grodzie Konstantyna. Templariusz z Małachowa Złych Miejsc. Autor Tomasz Jankowski. Już są bezpieczni w Konstantynagrodzie u Hagia Sofii, wprost pod kopułą. Przyglądają się jej urodzie, jakby nad nimi się niebo rozsuło. Mozaiki, obrazy, przestrzeń i złoto. Robert zdumionym wzrokiem toczy. Obydwu też chodzi o to, że pierwszy raz takie widzą ich oczy. Ósmy cud świata, rzec można prawie, powtórnie się nie powtórzy. A tu jeszcze papugi i pawie, wszędzie dostatek i przepych smuży. Spotkanie z patriarchą kończy wizytę. O powrocie czas myśleć najwyższy, jeszcze zakupy rozmaite i zapytanie o rejs najbliższy. Można tu zostać, lecz tęsknota doskwiera, że nawet nie kusi uroda Grecji. Wieść z portu nadchodzi, że rano galera wypływa na północ, wprost do Wenecji. Z Konstantynopola wypłynęli o wczesnym świcie, zaopatrzeni w wodę i prowiant suchy, jak na taką podróż dość należycie, a tu o piratach dochodzą słuchy. Galera mocna, zbrojna załoga, 200 wioślarzy siedzących poprzecznie, no i krzyżowcy, obca im trwoga, więc w miarę można czuć się bezpiecznie. Płyną przez Bosfor i Dardanele, tam gdzie podobno znane wszem osły. Morze Marmara, mgła watą się ściele. W tej wacie tylko galery wiosły. Pluszczą rytmicznie, pluszczą miarowo, w takt bębna, co na pokładzie dudni. Robert pod masztem, z pełną myśli głową. Ciemno w niej, ciasno, jak w jakiejś studni. Po wyjściu z cieśniny mijają Kretę, walczą ze sztormem przy wyspach jońskich, cisną się myśli, wciąż nie te i nie te. Grzywy na falach, podobne końskim. Rejs do Wenecji. I mgła znów po sztormie nastaje, płyną na oślep w gęstym tumanie. Wtem echo bębna słychać się zdaje, jakby odpowiedź na ich pytanie. Pada komenda, wiosła do góry. Na galerze głucha cisza zapada. Niech tylko odezwie się tutaj który, złamanie rozkazu to jawna zdrada. Cisza. Gła. Szara wokół się kłębi, słoną wilgocią wciska za skórę. Nagle dźwięk jakiś, jak gdyby z głębi i cichy plusk wioseł odpowiada wtórem. Skąd tu żeglarze o takiej porze? Kapitan rozwagi nie traci, przecież w tej okolicy nic być nie może, co najwyżej tylko piraci. Załoga w milczeniu broni dobywa, krzyżowcy z nimi jak jedno ciało. Nagle cień jakiś z tej mgły wypływa. Jest zaskoczenie, znów się udało. Atak na piratów. Tempo 22 i klocki w zęby, słychać bosmana donośny krzyk. Już pełnej szybkości wioślarzy rzędy, już równa się wioseł pluszczący szyk. Galera napiera pędu i coraz szybciej płynie i gna.
wiosłują z wysiłkiem aż do obłędu, właśnie o życie ich wyścig trwa. Statek piracki blisko, tuż, tuż, już widać oczy, już słychać wroga, pada komenda, wiosła złóż. Nagle okuta galery ostroga wbija się w burtę z radzieckiej nawy, słychać miażdżonych przez wiosła krzyk. Pierwszy jak zwykle Robert z nad Sawy, na wraży statek wskakuje w mig. Za nim Wawrzyniec i reszta załogi czynią, co zawsze czynić im szło. Już ślą ich wszystkich w Posejdona progi, z rozbitą nawą razem na dno.